Jezus Chrystus. Czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry, wierzę w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zastanawiając się nad tym, o czym warto byłoby dzisiaj mówić przy okazji odpustu, wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, myślałem o dwóch sprawach. Wierzę, że to jest takie Boże natchnienie. Wielka skarbnica osoby Karola Wojtyły, urodzonego 18 maja 1920 roku w niewielkim miasteczku Wadowice, które od 78 roku zeszłego stulecia jest jednym z bardziej znanych miast w Polsce, a przez to, że tam się narodził właśnie Jan Paweł II, chyba jedno z najbardziej znanych miast polskich na świecie. Życie świętego Jana Pawła II, o którym teraz chciałbym mówić jako o życiu zwykłego człowieka, na drodze jakiego Pan Bóg postawił bardzo dużo świętych osobistości u Niego na drodze. I myślę, że Karol Wojtyła, gdy został wybrany na stolicę Piotrową 16 października w 78 roku, a dzisiaj inaugurował to, co nam ksiądz Jan zacytował z jego pierwszego przemówienia, z jego pierwszego kazania jako papieża na mszy świętej inauguracyjnej. I cały ten pontyfikat, w którym łamał pewne standardy. Chciałbym powiedzieć o tym łamaniu standardów, jeżeli chodzi o nasze patrzenie na to, kto i jak może zostać, być świętym. Pierwsze wieki chrześcijaństwa, moi drodzy, ksiądz Władysław może mnie tu przekreślić, a może mnie podeprze. Rozumienie o świętości było dwojakie. Żeby się dobrać do tego nieba, były tylko dwie drogi. Pierwsza, w męczeństwie oddać życie za Jezusa Chrystusa. I to było, wiecie, to było tak zwyczajne, tak normalne dla ludzi pierwszego stulecia, drugiego stulecia, trzeciego stulecia. Potem się troszkę załamało, ze względu na to, że można było już wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale te pierwsze stulecia to było tak silne przylgnięcie do osoby Jezusa Chrystusa, że nic nie przeszkadzało temu, żeby oddać życie w różnych okolicznościach, na różne sposoby. I ludzie kładli swoje życie, chrześcijanie wierzący, przygotowujący się do tego, żeby chrzest przyjąć, też oddawali swoje życie, bo kochali Jezusa Chrystusa ponad swoje życie. I umieli o tym świadczyć. I wiedzieli o tym, że za progiem śmierci, która zakończy to życie tego ciała, jest życie wieczne w pełnej jedności z Jezusem Chrystusem na niebie. Druga droga do tego, żeby zostać świętym, żeby dojść do nieba, to było to, na co patrzycie teraz w prezbiterium. Dziękuję, że chłopcy ministranci wyszli. 100% droga kapłaństwa, kropka. Albo męczennik, albo kapłan. Finisz. Innych możliwości nie ma. I gdy papieżem został w 78 roku, 1978 roku,
po tylu wiekach, oczywiście trochę się to zmieniało w czasie tych półtorej tysiąca lat, ale gdy został Jan Paweł II papieżem, czy Karol Wojtyła, to jakby chciał pokazać zupełnie inny standard rozumienia świętości. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to, jak i co ja mam mieć w sercu. Mam mieć miłość do Jezusa Chrystusa, miłość do Jego świętej Ewangelii, miłość do Matki Najświętszej. Nic się nie zmieniło. Miłość do Słowa Boże, do Słowa Bożego, do świętej Ewangelii. Miłość do człowieka innego niż ja. Ale za tym wszystkim szedł jeszcze inny krok. Bardzo ważny. Każdy może zostać świętą osobą. Każdy z nas ma drogę doskonałości, do świętości, czy to w rodzinie, czy w życiu samotnym, czy jako lekarz, czy jako matka, czy jako mąż, czy jako dziecko małe. Oczywiście ten, który oddaje życie w męczeństwie, nie zostało to przekreślone. Ale papież na swojej drodze życia spotkał tyle różnych osób, o których mógł powiedzieć realnie. Święty nieogłoszony i nigdy nie będzie ogłoszony. Poczynając od swoich świętych rodziców. Za tydzień będziemy świętować wszystkich świętych 1 listopada. Także i tych nieogłoszonych. Ale czy świętymi nie byli rodzice Karola Wojtyły, Karol starszy, czy jego mama Emilia? Oni będą ogłoszeni. Nie tylko błogosławionymi, pewnie i świętymi. Ale czy ten człowiek, z którym, czy ci chłopcy i dziewczyny, z którymi Jan Paweł II, nie, Lolek Wojtyła, uczył się w szkole średniej, zdawał maturę, o których mówił, o tych kremówkach, które zjedli po maturze, że jak oni to wytrzymywali. Zwyczajni, normalni ludzie. Albo pierwszy jego nastawnik. Pierwszy jego ojciec duchowny. Osoba, o której ludzie mówili, że jest trochę z głową, a nie w porządku. Jan Tyranowski. Który obudził w Lolku nie tylko pragnienie, żeby być dobrym, żeby pokazywać ludziom Pana Boga przez sztukę, przez teatr, ale pokazał drogę najlepszą. Jakby wracając do tych pierwszego rozumienia, jak mamy dojść do świętości. Drogę kapłańską. Kto wie, jeżeli by nie było tego prostego człowieka, z którym rozmawiał o świętej Teresie z Avila, o jej dziełach, o jej życiu do świętości, o jej kroczeniu do świętości. Być może on nie wstąpiłby na drogę do kapłaństwa. Potem z czasem Jan Paweł II mówił o tym, że ci święci ludzie na mojej drodze tak mocno się wyryli w jego pamięci, w jego mentalności, w jego sercu, w jego działaniach, w jego decyzjach. On był pewien tego, że jest dookoła nas jest całe morze świętych osób. Moi drodzy, jesteśmy tutaj, bo on jest papieżem, który ogłosił chyba najwięcej ze wszystkich swoich poprzedników, a podobno nawet razem wziętych, ja tego nie liczyłem. Że wyniósł na ołtarze taką wielką liczbę osób, żeby nam jeszcze raz pokazać, święci są pośród nas. Ja tego świętego papieża też osobiście spotkałem. I powinienem o tym świadczyć, że w 96 roku, gdy przyjechałem na Ukrainę i zobaczyłem w Zaporożu to, czego się nie spodziewałem,
A nie spodziewałem się tego, że na Boże Narodzenie ksiądz Jan przy ołtarzu, obecny biskup w Zaporożu, ksiądz Wiktor i ja, na Dzień Bożego Narodzenia jest jeszcze 3 siostry zakonne i 3 osoby na mszy świętej głównej. Jak na odpuście dzisiaj. W milionowym mieście. Bo mnie się zrodziło pytanie, po co? Heniek, po coś ty tu przyjechał? W Poniatowej miałem być w parafii 10-tysięcznej. Tam też jest 3 kapłanów i nas 3 tutaj. Po co? I gdyby nie moje spotkanie z Janem Pawłem II, po pół roku, gdy już miałem wszystkie walizki spakowane, wszystkie, no, jeden plecak, żeby zliniać, żeby uciec do domu, spotkałem przypadkowo Jana Pawła II nad Morskim Okiem 6 czerwca czy 7, nie pamiętam, w 1997 roku. Tych wszystkich osób, które tam były nad Morskim Okiem, było troszkę więcej niż nas kapłanów w prezbiterium. Każdy z nas mógł podejść, zamienić słowo z Janem Pawłem II. Ja mu świadomie, dobrowolnie, bez przymusu wtedy powiedziałem: Ojcze Święty, proszę o błogosławieństwo, bo ucieknę. Zaporoże. Trzymaj się. I błogosławieństwo, i tyle. Wystarczyło tyle dotknięcia mi osobiście tej łaski, tej osoby, żeby jak wyszedłem z tego spotkania, żeby narodziła się decyzja, czy żeby dojrzała decyzja: nie dezerteruj. Potem Pan jeszcze dał inną sytuację. Pamiętacie o Pani Weronice? Opowiadałem Wam tutaj na rekolekcjach. Nie będę tego powtarzał. Ale święta Teresa z Kalkuty, którą spotkałem zupełnie tego nieświadomy będąc. Iluż było tych świętych na drodze Jana Pawła II i on sam święty. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj tutaj, w tym kościele, żeby za świętym Piotrem, bo ten dialog sobie ciągle przypominać. Czy ja kocham Jezusa Chrystusa? Czy ja jestem gotowy na to, żeby życie swoje oddać? Nie obowiązkowo jadąc na koniec świata, na drugi koniec Ukrainy, czy na Zakarpacie, gdzie mnie Pan Bóg odprawił w zeszłym roku. Ale u siebie w domu. Żeby kochać Jezusa Chrystusa w swojej żonie, w swoim mężu, w swoich dzieciach, które ci przysparzają tyle bólu. Jeżeli Pan ich kocha. Jeżeli ta osoba Jana Pawła II przytulała tysiące, miliony do swojego serca i każdemu wręczała o ten różaniec, no troszkę mniejszy, kto by do niego nie przyszedł, dostał różaniec, czy będzie się modlił, czy nie, czy zaryzykuje, że zostanie zdeptany, czy nie, każdemu dawał szansę. Każdy ma szansę na świętość. Dlatego tylu ogłoszonych świętych przez Jana Pawła II, tylu wyniesionych na ołtarze do chwały błogosławionych przez Jana Pawła II. I w konsekwencji, jak szybko on został nam pokazany jako obraz. Możesz być świętym, możesz być świętą. Niech dzisiejsza uroczystość, moi drodzy bracia i siostry, obudzi w nas to pragnienie. Chcę być świętym. Chcę być świętą. Tutaj we Lwowie, nie tylko na Stryjskiej ulicy, w kościele, ale też u siebie w domu, czy w pracy, czy w szkole, czy na Zakarpaciu, czy w Mikołajowie, czy gdzie tam jeszcze. Święty Janie Pawle II z nieba stawia się za nami. Dziękuję, że mogłem z Tobą chwilę porozmawiać.
Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca wszechmocnego.